dłuższego czasu świadomie rozwijam port lotniczy w Babimoście. No, jakimś dowodem tego jest choćby ostatnie przyznane nam wyróżnienie Europejskiej Agencji, która zajmuje się lotniskami, która wskazała Babimost jako jeden z najbardziej, a nawet najbardziej dynamicznie rozwijający się port lotniczy w tej kategorii mniejszych portów w całej Europie. Chcemy, żeby ten port lotniczy nie kojarzył się z jakimś prowincjonalnym małym lotniskiem. I widać, że te wysiłki od dłuższego czasu przynoszą rezultaty, a ta współpraca z Niemcami może nam pomóc w poszukiwaniu nowych możliwości. Te lotniska są do siebie podobne. Niemieckie rozwija się dużo jeszcze wolniej niż nasz port lotniczy, natomiast mają bardzo ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z biznesem, z gospodarką, z przedsiębiorstwami, które wokół tego lotniska się posadowiły i dlatego chcielibyśmy połączyć nasze sukcesy i doświadczenia z tym, co się dzieje po niemieckiej stronie. Po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, że są to bardzo istotne dwa porty lotnicze w regionie. W związku z tym widzę tutaj absolutnie płaszczyznę do współpracy w takich chociażby trzech obszarach, o których chciałem wspomnieć, a mianowicie wspólne loty czy przeloty urlopowe dla urlopowiczów. Ponadto drugi obszar, jaki się jawi, to obszar badań i rozwoju. Myślę tutaj między innymi o dronach, o obszarach, które służą temu, żeby te drony nie wlatywały w pewne przestrzenie. To drugi obszar i trzeci obszar to szkolenie, doskonalenie zawodowe pilotów czy obsługi naziemnej. To są te obszary, w których absolutnie widzę płaszczyznę i pole do współpracy. Współpraca między lotniskiem Zielona Góra Babimost, a właściwie spółką Lotnisko Zielona Góra Babimost, a lotniskiem we wschodnich Niemczech, czyli lotniskiem Berlin Neuhardenberg, trwa już od dłuższego czasu. I wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że warto to skonkretyzować i przelać na papier. I dzisiaj jest ten moment. Współpraca generalnie ma się opierać jakby na dwóch segmentach. Pierwszy to jest ten, który jest atutem naszego lotniska, czyli zaangażowanie samorządu w to, żeby to cywilne lotnictwo było jak najlepszej formie, żeby się rozwijało, czyli te wszystkie destynacje, które proponujemy dzisiaj Lubuszanom. Z drugiej strony jest to, co proponuje właśnie lotnisko w Neuhardenbergu, czyli tą sferę okołolotniskową. Oni mają świetnie ją wypracowaną. To jest szczególnie wielka farma fotowoltaiczna na terenach przylotniczych. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi to jest magazyn Tesli. Czyli zarabiają na tym i chcielibyśmy te dobre wzorce przenieść również do nas. A oni, z racji tego, że są zachwyceni tym, że tak małe lotnisko może się rozwijać w takim tempie jak nasze, chcieliby również zapoznać się z tymi wszystkimi szczegółami, które doprowadziły do tego, że chociażby na przełomie ostatnich 3-4 lat z 20 tysięcy pasażerów obsługujemy niemalże 60 tysięcy.